proszę. Mam zdanie na temat ostatniej śmierci urzędnika skarbowego w więzieniu bodaj na Mokotowie, tak? No, no, odwiedził go seryjny samobójca, no. Wiele na to wskazuje, bo on tam był oskarżony o jakieś korupcyjne, bardzo poważne te. Nie sądzę, żeby sam wszystko zjadł, tylko z kimś tam wspólnie to jadał. Tak, tak, nie, to wspólnie jadał. On, ta cela była monitorowana podobno 24 godziny na dobę. No to jest, no to jest, to są pewne precedensy. Jak pan premier Donald Tusk objął władzę, objął swój urząd w listopadzie 2007 roku, no i w takiej dosyć, powiedziałbym, brutalnej formie nacisku ze strony starych kiejkutów, bo państwo, nie wiem, czy państwo pamiętacie, że Platforma Obywatelska miała gabinet cieni w 2007 roku, ale jak przyszło do tworzenia rządu, to tylko dwie osoby z tego gabinetu cieni objęły resorty, na które były szykowane. Pani Kopacz i pan ten Drzewiecki. A przecież na ministra obrony narodowej był pan ten, oj, z Wrocławia, jak on się nazywał, Zdrojewski. Ale pojawił się ni z tego, ni z owego pan Klich, lekarz-psychiatra, który został ministrem obrony narodowej. No, być może stan naszej niezwyciężonej armii rzeczywiście wskazuje na to, że psychiatra tam powinien być. No, a teraz zresztą takie dowcipy krążą złośliwe, że o ile przedtem Ministerstwem Obrony Narodowej kierował psychiatra, to teraz pacjent. Także nie, to było lepsze. Tak, takie tam w kołach wojskowych, więc nie zapowiada to lojalności wobec cywilnego kierownictwa ministerstwa. Potem pan ten, Chlebowski, miał zostać ministrem finansów, ale pojawił się pan Rostowski, poddany brytyjski, i to on został ministrem finansów. Pani Pitera miała zostać ministrem sprawiedliwości, ale pojawił się pan Świąkalski, ni z tego, ni z owego, i to on został. A pani Piterze trzeba było na poczekaniu jakieś stanowisko, bo do końca nie wiedziała nawet, jak ono się nazywa. Już nie mówiąc o tam kompetencjach, ale nie wiedziała. No to jak to, ja, ciekawe, że nikt nie zaprotestował z tych gabinetów cieni. Wszyscy uszy po sobie, ogon podkulili. Wyobrażam oczyma duszy, widzę to tak, że do premiera Tuska przyszedł ktoś starszy i mądrzejszy i powiedział mu tak, słuchajcie, no Tusk, macie tu papierek z listą waszego gabinetu. Nic tu nie kombinujcie, bo to same zgryzoty z tego wynikną, a my będziemy musieli wam przypomnieć, skąd wam nogi wyrastają. No i to jasne. Ale ja Donalda Tuska znam tak towarzysko jeszcze z dawnych czasów i wiem, że on jest takim samym człowiekiem, jak i my. I na pewno było mu przykro wtedy. Jestem przekonany, że było mu przykro. I tam pomyślał sobie, że jakby się nadarzy okazja, to ja tę smycz sobie trochę przedłużę, rozluźnię tę obruszkę. No i się nadarzyła okazja na wiosnę 2008 roku, kiedy to do Polski Donald Tusk się dowiedział, że w Polsce jest Peter Vogel i kazał go aresztować. Ten Peter Vogel tak naprawdę nazywa się Piotr Filipczyński. I w latach 70., pod koniec lat 70. został skazany na 25 lat więzienia za morderstwo ze szczególnym okrucieństwem. Tam przypiekał żelazkiem swoje ofiary, żeby powiedziały, gdzie tam co schowały. No i, ale w 83 roku na przepustkę z więzienia wyjechał do Szwajcarii, gdzie zmienił nazwisko i został finansistą. Został finansistą. A prezydent Kwaśniewski w ostatnim dniu swojego urzędowania ułaskawił go. No i Vogel pomyślał, że jest bezpiecznie i tego. A tu premier Tusk kazał go aresztować pod pretekstem tam prania brudnych pieniędzy. No zupełnie śmieszny pretekst. I jestem przekonany, że Vogel był tam kasjerem starych kiejkutów na Szwajcarię.
Ale stare kiejkoty to zlekceważyły to aresztowanie, bo kiedy on został aresztowany, to tylko w mediach ukazała się seria publikacji takich telewizyjnych i prasowych, jak to niebezpiecznie jest w polskich więzieniach. Że się wieszają właśnie na własnych skarpetkach w celach monitorowanych 24 godziny na dobę, sami nie wiedzą kiedy, prawda, i tego. No i jak Fogel tam przeczytał taki, albo zobaczył w telewizji, to już wiedział, że się ma trzymać, prawda? Że morda w kubeł, ani słowa, ani tego. To będziesz żył. No, ale mijały miesiące, nikt go nie wyprowadzał tam z tego aresztu, nie wydobywał, z aresztu wydobywczego, bo to... No i zaczął chyba coś z nudów chlapać, bo tam do dziennika Dziennik, jak to Dziennik się mówi, że dotarł do informacji, że generałowi Czempińskiemu z konta w Banku Szwajcarskim jakiś Turek zwinął $1 000 000, a generał nawet nie zauważył, że mu coś tam ubyło. No to tam dziennikarze do generała, on tam z gardliwym milczeniem te rewelacje potraktował, no ale widocznie wtedy zapadła decyzja, że trzeba Tusku przytrzeć rogów, bo się za bardzo rozbrykał. Już prawdziwe tajemnice są ujawniane, już nie są żarty. No i wybuchła afera hazardowa. Wtedy wybuchła afera hazardowa. Tam Rzeczpospolita dotarła, też dotarła do tajnych stenogramów, tam jak tam Zdzicho z Rychem na cmentarzu się namawiali. No i tu się zrobiło, narobiło. I Donald Tusk tutaj zlekceważył sprawę, bo pytają go dziennikarze na konferencji prasowej, no, czy będzie jakieś wyciągał konsekwencje personalne. A on mówi, jakie tam personalne konsekwencje? Zobaczymy, jak sobie pan Chlebowski i pan Drzewiecki poradzą na konferencji prasowej. Najwyraźniej sobie wyobrażał, że oni coś tam na konferencji prasowej powiedzą, dziennikarze z podkulonymi ogonami tam to przepiszą swoimi słowami, no i tyle. I dopiero kiedy zobaczył pana Chlebowskiego, jak wytapia z siebie tłuszcz na oczach całej Polski, bo dziennikarzy ktoś spuści z łańcucha i wydzierają mu kawały żywego mięsa, no to wtedy się przestraszył, bo zrozumiał, że parasol ochronny nad nim został zwinięty i zaraz on tam będzie stał. Za chwilą, co zrobił wtedy? Wszystkich powyrzucał, wszystkich, jak leci. Pytają go, dlaczego Schetynę, bo mam do niego pełne zaufanie. To tak, tak mówi człowiek śmiertelnie przerażony, w malignie już będący. No i na żadne stanowisko opróżnione nie obsadził żadnego wakatu. To było zaproszenie, słuchajcie chłopaki, już jestem grzeczny. Proszę, przyślijcie mi tutaj z własnych tych, niech mnie pilnują. To tak się to rozumie. Ale tamci powiedzieli, o nie, kolego, nie wykręcisz się sianem, ty z nami chciałeś w ten sposób pogrywać? Ty z nami? Myśmy cię wystrugali z banana, a ty tak? O, to nie, to teraz będzie tu, proszę bardzo, ustawa hazardowa. Nie można było przez 2 lata jej uchwalić, 2 tygodnie uchwalili ją. Sejm uchwalił 2 tygodnie w ekspresowym tempie, a jak się ją przeczyta, to tam widać, że namiary są takie, że tylko bezpieka może prowadzić hazardowe gry. No i drugie, ustawa o IPN-ie i szlaban na prezydenturę. Jak ty z nami tak, to nie będziesz prezydentem. Mowy nie ma. I tu nie wiadomo, jaki by był dalszy ciąg, gdyby nie nasza złota pani. Nasza złota pani się włączyła do sprawy i przyznała Donaldowi Tuskowi nagrodę imienia Karola Wielkiego. I to była przestroga dla wszystkich. I jak od dzisiaj ktoś podniesie rękę na Tuska, to będzie miał ze mną do czynienia. Ja go biorę tu pod opiekę. No! I od tego momentu już nic, już lubimy Donalda Tuska, kochamy go znowu i to jest nasza duszeńka i tak dalej. I to widać, że tu mocna ręka naszej złotej pani go wyciągnęła i po raz drugi w ostatniej chwili przy Amber Goldzie tam na tą, gdzie ma immunitet bezwzględny i tak dalej, więc tu przyjeżdża wprawdzie na wezwanie do prokuratury, żeby odbyć marsz triumfalny taki. No,
Trochę to było podobne, ten pierwszy marsz triumfalny, trochę był podobny do wjazdu, triumfalnego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Oczywiście przy tych podobieństwach są różnice, bo Pan Jezus wjechał na osiołku, a Donald Tusk szedł pieszo, mimo że w orszaku były aż dwie oślice. Jakby któreś dosiadł, to Warszawa by nieprędko zapomniała takiego widowiska, prawda? Bardzo żałowałem, że to się nie stało. No nam się też coś należy za te zgryzoty, prawda? Jakieś te. Proszę Państwa, więc tak to wygląda. Bardzo możliwe, że to była wizyta seryjnego samobójcy. Zwłaszcza jeżeli ten urzędnik skarbowy, mówię, sam wszystkiego nie zjadł, tylko jeszcze z kimś tam się dzielił, prawda? No to teraz już te tajemnice zabrał do grobu, no i tyle, i na tym można umorzyć postępowanie. Dzięki temu wielu ludzi być może odetchnęło z ulgą i przestało się budzić w nocy z palpitacjami serca, prawda, zlanych potem i już potem do rana nie mogli zasnąć, prawda. To tak jest, to jest. Zbliża się gorące lato, nie tylko ze względu na klimat, bo wojna z klimatem wchodzi w fazę decydującą. Jak ludzkość walczy z klimatem, to klimat zaczyna walczyć z ludzkością i codziennie mamy tego nowe dowody, ale przede wszystkim ze względu na przebudowę naszej tubylczej sceny politycznej. Widać przygotowania, bardzo staranne zresztą, do wykreowania lewicowej alternatywy. Nie tylko zapowiadana kanonizacja generała Jaruzelskiego temu ma służyć, ale również nabożeństwo wynagradzające za zniewagi i zelżywości, jakich doznał we Wrocławiu pan profesor Zygmunt Bauman. Otóż pan profesor Zygmunt Bauman został tam wygwizdany i wytupany przez młodzież narodową. W związku z tym prezydent Dutkiewicz, który go tam zaprosił i ściągnął, musiał wezwać golędziniaków i dopiero za zasłony tyraliery golędziniackiej pan profesor Bauman mógł spokojnie duraczyć mniej wartościowy naród tubylczy, bo pan profesor Bauman nie jest żadnym naukowcem, powiedzmy sobie szczerze. To jest propagandista, który najpierw się obrzezał w latach dobrego fartu stalinowskiego, obrzezał się na narcizm, ale kiedy Władysław Gomułka, jak to powiedziała Golda Meir, umożliwił Żydom opuszczenie cudnego raju, gdzie nasmrodzili, ile tylko było możliwe, to profesor Bauman natychmiast się obrzezał powtórnie, tym razem na postmodernizm i w tej chwili duraczy mniej wartościowy naród tubylczy postmodernistycznie. Oczywiście pani Barbara Kudrycka natychmiast padła na kolana białe swoje i zainicjowała nabożeństwo wynagradzające za zniewagi i zelżywości, jakich doznał pan profesor Zygmunt Bauman. No a pan redaktor Wiesław Dębski rozwinął bardzo ciekawą teorię na temat usprawiedliwienia, z którymi się chcę z Państwem podzielić, bo tutaj teologiczne aspekty, jak mamy kanonizację generała Jaruzelskiego, wynagradzające nabożeństwo do Zygmunta Baumana, no to siłą rzeczy teologiczne aspekty się tu wiążą. No i pan redaktor Dębski wysunął hipotezę, że wprawdzie pan Bauman Zygmunt no, mocno nabroił, tam uczestnicząc w różnych zbrodniczych przedsięwzięciach jako komunista, jako politruk kabewiaków i jako tajny współpracownik informacji wojskowej, więc już wszystkich możliwych łajdat się dopuścił. No ale to wszystko nie ma żadnego znaczenia według pana redaktora Dębskiego, ponieważ profesor Bauman wierzył, że komunizm jest dobry dla Polski. No, to okazuje się, według tej hipotezy, wiara usprawiedliwia wszystko, ale nie każda wiara, ośmielam się zwrócić uwagę, że Rudolf Hess, zastępca wybitnego przywódcy socjalistycznego Adolfa Hitlera, też wierzył w narodowy socjalizm i wierzył, że narodowy socjalizm jest dobry dla Niemiec, ba, nawet mocniej wierzył niż Zygmunt Bauman, bo się nie obrzezał, chociaż był skazany na dożywotnie więzienie w Spandau, i do końca życia wierzył, że narodowy socjalizm jest dobry dla Niemiec i wierzyłby nadal, gdyby dożył, ale nie dożył, bo jak Państwo wiecie, został uduszony kablem elektrycznym przez angielskich agentów, którzy już uznali, że nażył się dostatecznie długo i wystarczy.
Podobnie Stefan Bandera. Przecież Stefan Bandera tak samo gorąco wierzył, że nacjonalizm ukraiński i czystki etniczne są dla Ukrainy dobre. Gdyby tak nie uważał, to by ich nie przeprowadzał. I trudno się z nim spierać, proszę Państwa, bo czystka etniczna nosząca znamiona ludobójstwa, tak Senat się odważył to nazwać, jednak przyczyniła się do tego, że dzisiaj prawa Ukrainy do Wołynia nikt już nie podważa, więc czystki etniczne, jak się okazuje, są moralnie pożyteczne. To nie jest tak, jak się nam tu próbuje wmawiać, że to wszystko jest złe. Jak jest złe, jak dobre owoce przynosi, to znaczy przynajmniej dla Ukrainy, bo dla naszego nieszczęśliwego kraju to już nic dobrych owoców przynieść nie jest w stanie, to jasne. Otóż, proszę Państwa, warto zwrócić uwagę, dlaczego na przykład wiara Rudolfa Hessa jest gorsza niż wiara Zygmunta Baumana. Otóż przypominam, że narodowy socjalizm został zmuszony do bezwarunkowej kapitulacji, podczas gdy komunizm swój pozorowany upadek wynegocjował. A dlatego mógł wynegocjować, że wcześniej jeszcze zdążył się zaopatrzyć w bombę atomową i wodorową. Wygląda zatem na to, że to nie wiara człowieka usprawiedliwia, tylko bomba atomowa. I to jest zupełnie nowy aspekt teologiczny, który w całej sprawie dzięki zniewagom i zelżywością oraz nabożeństwu wynagradzającemu do Zygmunta Baumana za zniewagi i zelżywości możemy poznać. Tymczasem, powiadam, na politycznej scenie szykuje się podmianka, Prawo i Sprawiedliwość pnie się w sondażach w górę. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości osiągnął dobry wynik, chociaż jeszcze nie wygrał wyborów uzupełniających w Elblągu. No więc to wprawia w euforię wszystkich zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, że tylko patrzę, jak tak dalej pójdzie, to Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku może uzyskać większość konstytucyjną, no i wtedy zrobi w naszym nieszczęśliwym kraju porządek. Widać, że premier Donald Tusk nad Platformą Obywatelską, nad premierem Donaldem Tuskiem parasol ochronny rzeczywiście jest stopniowo zwijany. Dwie przyczyny tego są. Pierwsza, no to trzeba znaleźć kozła ofiarnego, bo wkraczamy w kryzys, więc tu premier Tusk się nadaje jak najbardziej, już mu złocą rogi. Ale druga przyczyna się pojawiła. Otóż okazało się, że niemieckie firmy, które budowały stadiony na Euro 2012 i budowały różne inne obiekty, nie dostały zapłaty za swoje usługi. Otóż to już nie są żarty. Widzimy, że pan premier Tusk musiał ogłosić suwerenną decyzję, że kandydowanie w tych okolicznościach na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej ma surowo zakazane. Surowo zakazane. No i będzie musiał wypić kielich goryczy do końca.